Chcę, żebyś się nie bał władzy. W ogóle. Żadnej. Chcę, żebyś się nie bał policji, urzędów skarbowych, wojska. Nie bój się. Odważnie reaguj. Posłuchaj. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Jak czynisz, i to nie jest dobrze z perspektywy władzy, która uznaje coś za dobre, tylko z perspektywy władzy nadrzędnej. Chcesz się nie bać władzy? Realizuj moje wytyczne, mówi Bóg. My w tym kraju zostaliśmy zdławieni przez dziesiątki lat. Tutaj z pokolenia na pokolenie jest wkładane w umysły ludzi, że władza to jest ktoś, kogo należy się bać i przed kim drżeć. I ludzie z natury się tłumaczą władzy. Jest dość popularne w naszym kraju, że kiedy mówi, rozmawia ktoś ze swoim przełożonym przez telefon, to wstaje. Rozumiecie? Bo mówi jego przełożony. To trzeba bardzo dużą granicę położyć między to, co to jest szacunek dla przywództwa, a czym jest chora forma władzy, której należy się co przeciwstawić. I tyle. To jest bardzo ważne. I proklamujcie prawdy Boże władzy w twarz. Bo jeżeli będziesz bał się jej, będziesz nadawał jej siły. Na zasadach prawa przyciągania będziesz obwarowywał ich siłą. Będą silni i będą uderzać. Rozumiecie? Będą uderzać. Nie jest mi to łatwo mówić, ponieważ ja byłem przestępcą przez lata i robiłem złe rzeczy. Musiałem bardzo dużo pracy wykonać w sobie z Duchem Świętym, aby położyć pewną granicę. Bo ja w buntowniczy sposób, będąc w świecie, przeciwstawiałem się władzy z egocentrycznych pobudek. Natomiast jak się narodziłem z Bożego Ducha, od razu wpadłem w religię, bardzo szybko wpadłem w religię, gdzie uczono mnie, że teraz muszę tej władzy się zupełnie poddać. Ja nawet jak przez jezdnię nie przeszedłem po pasach, to pokutowałem. Rozumiecie? Tak miałem zrytą głowę. Bo ja uważałem, że prawo ustanowione tutaj, one mnie obowiązują. A to nie jest tak. Mnie obowiązują prawa nieba. Prawa nieba. A tutaj na ziemi mam się posługiwać mądrością nieba, aby ta władza, która jest tutaj na ziemi, nie szkodziła mi. Rozumiecie? A przede wszystkim muszę zrozumieć, że nie mogę się jej bać normalnie, w zdrowy sposób. Nie bać się jej. To nie znaczy, że mam być chamem, bo wobec nikogo nie mam być chamem. Ale mamy jawnie mówić prawdę. I jawnie mów prawdę w internecie w sposób bezpośredni wszelkiego rodzajowi władzy w tym kraju. Rozumiesz? Bardzo was o to proszę. Nie bójcie się i świadczcie o Królestwie. Odważnie, prosto w oczy. Prosto w oczy. Oni wszyscy potrzebują Jezusa. Wszyscy. Ci na dole i ci na górze.
I wierzę, że przyjdzie taki czas, że ludzie z naszego zespołu będą wchodzić w enklawy władzy. Ja w to wierzę. Amen. Nie tylko będą proklamować to przez internet, ale będą wchodzić w enklawy władzy. Wierzę w to, że będą prorokować w Sejmie. Rozumiesz? Ja w to wierzę. Że będą wstawać na obradach Sejmu ludzie z naszego zespołu i będą mówili, tak mówi Bóg. I wyssałem sobie tego z palca. To już miało miejsce w historii przebudzeń. To miało miejsce w historii przebudzeń. Rozumiecie? Takie przebudzenie na przykład było w Korei. Rozumiecie? Takie przebudzenie na przykład było. Takie przebudzenie nastąpiło w Szwecji. Takie przebudzenie. Przebudzenie, gdzie przywódcy, czyli królowie, realni królowie nieba, stawali przed ministrami i mówili, tak mówi Bóg. Rozumiecie? A ty teraz idź i to zrób, bo tak mówi Bóg. Dzisiaj to jest wywrócone do góry nogami. Dzisiaj władzę ziemską stawia się jako wielkiego bożka, a różni chrześcijanie próbują tam się dostać z boku i twierdzą, że wtedy wpływają na tą władzę. Nie wpływają na tą władzę. Był taki ruch w Polsce. Dzięki Bogu umarł śmiercią naturalną. Dzisiaj tylko po nim zostały wióry. Ponieważ uważali, że w ten sposób mogą się zbliżyć do władców i podciągnąć ich. Władców się nie podciąga. Władców się ewangelizuje. I prowadzi się do Chrystusa, tak jak wszystkich innych. Rozumiecie? Jak wszystkich innych. Wczoraj oglądałem sobie taki program o pewnej kobiecie, która wierzyła w siebie. Nie była dumna, po prostu wierzyła w siebie. Stała się aktorką i kochała to, co robi. Była dobrą aktorką. Nie zamierzała nie robić niczego innego, tylko grać. Grała dobre filmy. Ambitne. Kiedyś w kinie, bo to były lata 50., zobaczył ją sprawujący władzę książę Monako. I książę Monako wziął tyłek w troki i pojechał do niej. Pokochał ją od pierwszego wejrzenia. I książę Monako poszedł do jej domu, do jej rodziców, poprosić ją o jej rękę. Książę. Rozumiecie? Do zwykłego domu. Dlaczego? Bo ona wywarła na niego wpływ. Ona nie poszła na kompromis. Ona nie biegła za nim. To on przyszedł do niej. Dlaczego? Bo ona poruszała się w swojej wartości i w swoich obdarowaniach. I ta zwykła aktorka zasiadła na tronie Monako. Rozumiecie? Nazywała się księżna Grace. Żebyście rozumieli to, że kiedy my, to jest bardzo ważne poselstwo, o którym Michał mówił, jeżeli my stoimy realnie w królowaniu, to władza musi nam służyć, a nie my władzy. Rozumiecie? W tym kraju
Kościół w większości przypadków władzy się boi. Mamy takie skutki, jakie mamy dzisiaj. Są bolesne skutki, ponieważ kiedy przyglądam się tylko w internet, to rzeczą dla mnie przedziwną jest to, że w ogóle oprócz nas nikt się nie wypowiada w ogóle w sprawach, które się teraz dzieją. To jest dla mnie szok. Ja nie mówię, żeby ktoś się wypowiadał super mądrze. To nie o to chodzi. Ja w ogóle chciałbym, żeby się w ogóle ktoś zaczął wypowiadać. Publicznie, personalnie. Z imienia i z nazwiska. Powiedzieć, w ogóle to bzdura, to głupota. Ludzie rzucają linki. Dziennikarzy jakichś zagranicznych, lekarzy. Ale nie spotkałem ani jednego. Może nie znalazłem, może wy znaleźliście. Ja nie widziałem, żeby któryś z przywódców chrześcijańskich w Polsce zaczął się na ten temat wypowiadać. Jednego znalazłem człowieka, który coś powiedział. To mimo, że nie współpracujemy razem, to go zamieściłem, bo to była jedyna osoba. Więc jest to smutne, że taka rzecz ma miejsce. Ale to dlatego, że właśnie ludzie nie rozumieją, czym jest królowanie. I kto to jest ten największy król. Że to nie jest królik, tylko król.